książką, która miała premierę polską, oficjalną wczoraj na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego, Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera, ta książka też pokazuje pewnego rodzaju dokończenie tego, co ja wiedziałem do tego momentu, ale nie wiedziałem jeszcze o wielu innych sprawach. Jeżeli sprawa śmierci księdza Jerzego Popiełuszki jest wrogiem założycielską III RP, to o sprawie Andrzeja Lepera mogłem powiedzieć, że ona jest pewnego rodzaju pokazaniem, czym ta III RP się stała po wielu, wielu latach. Innymi słowy, dla mnie sprawa księdza Jerzego Popiełuszki, te okoliczności śmierci, jest pokazaniem, na jakich fundamentach zbudowano to III RP. A sprawa śmierci Lepera jest jakby puentą, czymś, co jest dopełnieniem tej historii. Ja, pisząc tę książkę, proszę Państwa, nie byłem sympatykiem Andrzeja Lepera. Miałem obraz wataszki, który blokuje drogi, tudzież człowieka, który blokuje mównicę sejmową. Muszę Państwu powiedzieć, że przez półtora roku, prowadząc dziennikarskie śledztwo, odbyłem długą drogę, by dojść do tego, o czym mówił ksiądz Małkowski, który wielokrotnie rozmawiał z Leperem, że była to w jakiejś mierze postać tragiczna. Ja nie chcę powiedzieć, że Andrzej Leper był bielszy niż biel. Nie chcę, absolutnie. Ale chcę Państwu powiedzieć, że na końcu tej drogi miałem takie przekonanie, że nie był ani gorszy, ani lepszy od wielu innych polityków, którzy są dzisiaj w domenie publicznej i są wciąż obdarzeni autorytetem, na który autorytet absolutnie nie zasługują. Andrzej Leper na pewno nie był gorszy od wielu z nich. Proszę Państwa, ta książka by nie powstała, gdyby nie wspomniany przeze mnie major ABW Tomasz Budzyński. On przekroczył, podobnie jak kiedyś ja, pewną granicę. Po przekroczeniu tej granicy po prostu człowiek rzeczywiście przestaje się bać. To jest tak jak żołnierz na froncie. Jak wyjdzie z okopu, boi się do momentu, dopóki nie wyjdzie z okopu. A jak już wyjdzie, no to już idzie, no bo co mu innego zostało. Więc w jakiejś mierze ten sam los spotkał Tomasza Budzyńskiego. On wyszedł ze swojego okopu. No i w jakiejś mierze idziemy razem, bo kiedy odzyskaliśmy w roku 2015 kontakt, to od tamtej pory już bardzo się wspieramy. Wiedza Tomka przy tej książce była nieodzowna. Bez niej ta książka by nie powstała. Skąd wynikała ta wiedza? Jemu podlegała ochrona kontrwywiadowcza granicy z Ukrainą i Białorusią. Był szefem jednej z większych delegatur ABW, jak powiedziałem. Za tą granicę bardzo często jeździł Andrzej Leper, jeździli politycy samoobrony. Oni się tam czuli bardzo swobodnie, z dala od oczu żon i od kamer dziennikarzy zachowywali się może nawet bardziej swobodnie niż... swobodnie to jest może nawet za mało powiedziane. Bardzo, bardzo swobodnie, tak bym to powiedział w sposób bardzo, bardzo okrągły. Sądzili, że są bezpieczni, nie przewidywali tego, że tak naprawdę są pod pełnym monitoringiem SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, i FSB, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Tak naprawdę jedno, to jest jedno i to samo, a przynajmniej do niedawna było. Proszę Państwa, żeby pokazać te więzi SBU i FSB, były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, któregoś razu skopiował wszystkie materiały, te istotne SBU, pojechał do Moskwy, przekazał te materiały swoim kolegom Rosjanom, z którymi kiedyś był w KGB w 5 Wydziale i od razu dostał stanowisko generała i obywatelstwo rosyjskie. Te służby się przenikają. Andrzej Leper i spółka nie wiedzieli o tym, że będąc na Ukrainie nad jeziorem Świteś, nie mieli z tym białoruskim jeziorem Świteś, są dwa jeziora Świteś, na Białorusi to bardziej znane i na Ukrainie mniej znane. Ja mówię o tym ukraińskim, dochodziło do spotkań, które pokazywały, jak rzeczywiście niebezpieczne związki wchodził Andrzej Leper. Proszę Państwa, zanim o tych związkach w paru zdaniach chociaż opowiem, bo może będziecie mieli Państwo pytania, to spróbuję Państwa przekonać, że Andrzej Leper został zamordowany. Myślę, że każdy, kto przeczyta tę książkę, nie będzie miał co do tego najmniejszych wątpliwości. Prokuratura stwierdziła, że śmierć miała wyglądać w taki sposób. Andrzej Leper bierze krzesło, wstaje na to krzesło, zakłada sznur na szyję, przytwierdza ten sznur do haka, na którym wisiał worek bokserski, on tam amatorsko ćwiczył boks w Alejach Jerozolimskich w Warszawie w siedzibie samoobrony. I w ten oto sposób Andrzej Leper miał oddać życie. Szkopuł w tym, że policjanci dobrze wykonali swoją robotę z komendy stołecznej. Ja z nimi rozmawiałem, z jednym z oficerów, a z innym rozmawiał Tomasz Budzyński. I okazuje się, że na tym krześle, przepraszam bardzo, że na tym krześle zostały wytarte dokładnie wszystkie odciski palców, nie było ani jednego. Na tym sznurze także zostały wytarte wszystkie odciski palców, nie było ani jednego. Innymi słowy, Andrzej Leper miał wejść na krzesło, wytrzeć z niego wszystkie odciski palców, następnie miał założyć sznur na szyję, z tego sznura wytrzeć wszystkie odciski palców,
i dopiero wtedy odepchnąć nogą krzesło i umrzeć. Kto w momencie śmierci myśli o wycieraniu odcisków palców? To jest absolutnie wyjątkowe samobójstwo. Pytałem co najmniej kilku oficerów i służb specjalnych, i policji, czy kiedykolwiek słyszeli o czymś podobnym w Polsce czy w świecie, powiedzieli, że to jest absolutnie unikalne, tak zwane samobójstwo. Prokuratura uznała, że nikt nie mógł wejść do siedziby samoobrony, bo Andrzej Leper zamknął drzwi od wewnątrz, a można jakby otworzyć zamkiem cyfrowym od zewnątrz, ale tego dnia nie było w siedzibie samoobrony prądu. Odłączono ten prąd, bo samoobrona zalegała z rachunkami, RW odłączyła prąd. W tym samym protokole, który zamieszczam w książce Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera, w którym prokuratura stwierdza, że nie było prądu, parę stron dalej zobaczycie Państwo kuriozum, bo zobaczycie, że prokuratura potwierdza, że w momencie śmierci Andrzeja Lepera, kiedy przyszli tam policjanci, prokurator, działał telewizor, działał dekoder telewizyjny, klimatyzacja, światło, lodówka i komputer stacjonarny, czyli wszystkie urządzenia na prąd. Innymi słowy, był prąd, czy go nie było? Można było otworzyć zamkiem cyfrowym zewnątrz, czy nie? Oczywiście, można było. Prokuratura wzięła to, co jej pasowało. Uznała, że skoro RWE odłączyło prąd, to może napisać w protokole, że prądu nie było. Ale de facto on był, został podłączony w sposób nielegalny. Czyli dla prokuratury najbardziej istotne powinno być nie to, czy to był prąd legalny, czy nielegalny, tylko czy był, czy go nie było. Czy można było otworzyć zamek cyfrowy z zewnątrz, czy nie. Można było, bo był prąd, tylko nielegalny. Prokuratura o tym wiedziała. No bo przecież wiedziała, że telewizor, dekoder, klimatyzacja, światło, wszystko to działa na prąd. A jednak uznała, że skoro RWE odłącza prąd, to prądu nie ma, nie można było otworzyć tego od zewnątrz. Kuriozum nad kurioza. Prokuratora dowiedziała się od policjantów, którzy wykonali dobrze swoją robotę, że znaleziono ślady co najmniej dwóch osób, ślady traseologiczne, czyli butów, obuwia, których personalia nie zostały ustalone. Co robi z tym prokuratura? Nie wie, do kogo należały te ślady, więc uznaje, że nie będzie się tym zajmować. Proszę Państwa, to tak, jakby prokuratura uznała, że popełniono przestępstwo, ale ponieważ nie wie, kto je popełnił, to uznaje, że nie ma przestępstwa. To takie kuriozum. Są ślady osób innych, które były w dniu śmierci Lepera na miejscu. Nie wiemy, kim te osoby były. Prokuratura uznaje, że skoro nie wiemy, to się tym nie zajmuje. Czy Państwo wiecie, że w dniu śmierci Andrzeja Lepera doszło do takiego zaskakującego przypadku, dużo tych przypadków, że na kilka godzin była awaria miejskiego monitoringu, nie można było się zorientować, kto tam się kręci w pobliżu siedziby samoobrony, kto wchodzi, kto wychodzi. Prokuratura uznała, że zajmie się tą sprawą w poniedziałek, dlatego że w weekendy prokuratura nie pracuje. Takie rzeczy można mówić małym dzieciom, bo przecież istnieje coś takiego jak dyżur prokuratorski. Jeżeli dojdzie do tragedii, nieszczęścia, zabójstwa czy czegoś podobnego w sobotę, w niedzielę czy w jakiś inny świąteczny dzień, jest dyżurny prokurator, nawet w małych prokuraturach, który przybywa na miejsce, zabezpiecza ślady. Przecież to nawet starsze dzieci wiedzą, że po kilkunastu godzinach we krwi nie ma już pewnych substancji, jeżeli były. My nie wiemy, co się znajdowało we krwi Andrzeja Lepera, czy coś było, czy nie było. Na przykład pawulon już po kilkunastu godzinach z krwi znika. Nie wiemy i nigdy się nie dowiemy. Właśnie dlatego, że prokuratura odłożyła rozpoczęcie swojego śledztwa do piątku, do poniedziałku, od piątku. Popełniono tutaj tyle, nazwijmy to w cudzysłowie, błędów, jak chyba w żadnej innej sprawie, którą ja jako dziennikarz śledczy śledziłem, ale także jak w żadnej innej sprawie, którą śledzili policjanci z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci z Komendy Stołecznej Policji, proszę Państwa, gdy zabezpieczali ślady, byli przekonani, że sprawa, że to jest zabójstwo. Byli o tym absolutnie przekonani. Świadczyło o tym ślady innych osób, świadczyło o tym wytarcie odcisków palców, wiele, wiele innych. Byli zszokowani, gdy prokuratura przekierowała to w kierunku samobójstwa. Zaczęła śledztwo w poniedziałek. Tymczasem już w piątek media elektroniczne przesądziły o samobójstwie. Już w sobotę były jakieś wycieki ze śledztwa, którego nie było, bo tabloidy powoływały się, że mają informacje z prokuratury. Jak mogły mieć informacje z prokuratury, skoro prokuratura podobno wtedy nie prowadziła śledztwa? Ktoś bardzo chciał, żeby tą sprawę od początku zakwalifikować jako samobójstwo i tak się de facto stało. Tomasz Budzyński, proszę Państwa, co zeznał, co stwierdza w mojej książce, którą przecież autoryzował? Stwierdza, że jeżeli znajdzie się uczciwy i przede wszystkim odważny prokurator, który zechce go wysłuchać, to on przedstawi dowody na to, że Andrzej Leper został zamordowany i także bardzo daleko idące poszlaki,
niemalże dowodowe, dlaczego został zamordowany. Ta książka, proszę Państwa, prowadzi, dotyka niemal granicy państwowej i służbowej. Ja nie chcę, żeby ten oficer, który rzeczywiście jest dziś chyba tak odważny jak żaden inny oficer ABW i ujawnia tak dużo jak żaden inny oficer ABW, żeby po raz kolejny miał problemy, miał ich przeze mnie dość. Dlatego ta książka dochodzi do granicy państwowej, do tajemnicy służbowej i tu się zatrzymuje. Ale w tej książce Tomasz Budzyński stwierdza, ujawniając bardzo wiele, tak wiele jak chyba nikt nigdy nie ujawnił z oficerów ABW, podejmuje naprawdę olbrzymie ryzyko, stwierdza, że jeżeli po przeczytaniu tej książki któryś z prokuratorów zechce go wysłuchać, to on jemu może powiedzieć wszystko, tak? Po zwolnieniu z tajemnicy państwowej i służbowej może powiedzieć wszystko i wtedy ziemia zatrzęsie się na dobre. Dokąd nas doprowadzi ta sprawa? Proszę Państwa, ta sprawa ujawni nam nieznane opinii publicznej tajemnice między innymi tak zwanego gazowego przekrętu stulecia. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, o co chodziło. Chodziło o to, że Polska płaci o prawie miliard dolarów rocznie więcej za gaz niż Francja, Niemcy i Włochy, czyli rosyjski gaz, od którego zostaliśmy uzależnieni za rządów pana Pawlaka, a później za rządów pana Tuska. Mieliśmy za ten gaz płacić prawie miliard dolarów rocznie więcej aż do roku 2037 na skutek bardzo ostrych protestów Prawa i Sprawiedliwości, bardzo wielkiej burzy sejmowej, medialnej. Skrócono to łaskawie do 2022 roku, ale i tak na kilkanaście lat uzależniono nas od gazu rosyjskiego. Co więcej, Niemcy, Włosi, Francuzi mogą negocjować ceny tego gazu, jeżeli na rynku będą następowały zmiany, mogą negocjować zmniejszanie ceny. My nie możemy. Płacimy miliard dolarów rocznie, prawie miliard dolarów rocznie za gaz więcej, chociaż oni mają dłuższe linie przesyłowe niż wszystkie te kraje, a nic z tym nie możemy zrobić do roku 2022. Właśnie dlatego, że pewni politycy zrobili coś, czego nie można nazwać inaczej, jak tylko ordynarnym przekrętem. Dobrze waży słowa. To był ordynarny przekręt. Jeżeli Polacy uwierzyli, bo tak nam wmawiano, że ten kontrakt gazowy to był sukces, bo tak nam wmawiali panowie Tusk i Pawlak, to był sukces, to oni mogli otwierać szampana, bo jeżeli Polacy w to uwierzyli, to znaczy, że można uwierzyć we wszystko. Proszę Państwa, co miał Andrzej Leper? Andrzej Leper dysponował nagraniami dotyczącymi między innymi tego gazowego przekrętu stulecia. To, że Andrzej Leper miał pewną wiedzę, której nie mieli inni, to Państwo mogliście się przekonać, gdy śmiano się z niego, gdy opowiadał w Sejmie o talibach w klerkach, kiekutach. Tomasz Budzyński wiedział o tym, że talibowie byli w Polsce, wiedział dużo, dużo wcześniej niż ktokolwiek inny. Dlaczego? Dlatego, że był w kiekutach. Tam jest taka strefa A i strefa B. Strefa A to jest strefa, w którą mogą wchodzić oficerowie wysocy rangą służb specjalnych. Do strefy B trzeba mieć dodatkowe przepustki. Któregoś razu między innymi z przyszłym szefem ABW Dariuszem Łuczakiem byli tam w roli instruktorów, zbliżyli się do tej strefy, chcieli sobie miło spędzić wieczór, wzięli tam po butelce piwa, tylko zbliżyli się do tej strefy, od razu szybko przybiegł szef ośrodka szkolenia wywiadu w Kiekutach, nakazał im natychmiast opuszczenie tego miejsca, mówiąc, że już są starania, już są protesty na szczeblu dyplomatycznym, Amerykanie bardzo się denerwują, przetrzymują tam Arabów i bardzo się denerwują, żeby natychmiast opuścili to miejsce. A było to zanim Andrzej Leper wspomniał o talibach w Polsce. Proszę Państwa, ktoś wziął te 15 milionów dolarów od CIA, nie wiadomo kto, wiemy tylko, że zostały przekazane polskim politykom za pośrednictwem pułkownika Andrzeja Derlatki z polskiego wywiadu, ale co się z tymi pieniędzmi stało, nigdy nie zostało wyjaśnione. To jest jedna z wielu tajemnic pokazująca, w jaki sposób funkcjonowała ta trzecia RP. Andrzej Leper miał wiedzę, do której dostęp mieli rzeczywiście nieliczni. Skąd była ta wiedza? Ja bardzo szeroko opisuję w książce. Wszedł w bardzo niebezpieczne relacje, w bardzo niebezpieczne związki. Między innymi wszedł w więź z czymś, co się kojarzy bardzo ładnie, pewnie każdemu z nas, z zakonem rycerzy Michała Archanioła. Jeżeli Państwo słyszycie taką nazwę, to myślicie sobie, że jest to jakaś piękna instytucja kościelna. Tymczasem rosyjskie służby specjalne i ukraińskie wzorujące się na nich często zakładają takie organizacje, bo tak to trzeba nazwać,
które mają nazwy religijne, albo nazwy, które zajmują się działalnością charytatywną, albo altruistyczną, ale poza nazwą nic tych organizacji nie łączy ani z religią, ani z działalnością charytatywną, ani z działalnością altruistyczną. Przecież mordercza Fundacja Pro Civili też miała piękne idee, miała pomagać żołnierzom, którzy zapadli na zdrowiu, chorowali, spotkał ich trudny los, a w rzeczywistości była to organizacja, która mordowała ludzi i wykradała miliardy. Podobnie było z zakonem rycerzy Michała Archanioła, który istnieje do dziś dnia. Jednym z jego założycieli był pułkownik, były pułkownik GRU, który między innymi stacjonował w Polsce i on tak ten pułkownik, były pułkownik GRU, później SBU, poczuł, jak to mówi, wolę Bożą i został księdzem prawosławnym. Ot tak, po prostu z dnia na dzień i założył organizację Zakon Rycerzy Michała Archanioła. Ten zakon zaczął prowadzić swoją działalność w całej Europie, między innymi w Polsce. Jego przedstawicielem, między innymi też w Kanadzie, jego przedstawicielem na Polskę był niejaki Peter Stech, Ukrainiec, który później miał też obywatelstwo polskie, Peter Stech lub Piotr Stech, z którym ja się spotkałem, Tomasz Budzyński kilkakrotnie, jeden raz, który w pewnym momencie bardzo się czegoś obawiał. On nam troszeczkę zaczął opowiadać. Nie wiedział, czy ma uciec do przodu, czyli dużo mówić, czy właśnie nic nie mówić. On nie wiedział. Mieliśmy się z nim spotkać w marcu tego roku. Do tego spotkania nie doszło, bo kilka godzin przed tym spotkaniem Peter Stech został zamordowany w hotelu Ukraina w Łódzku, w hotelu najlepszym w Łódzku, kilkusettysięcznym mieście, w którym także w momencie jego śmierci wysiadł monitoring, ale ktoś był na miejscu, bo zniknął jego paszport, zniknęły jego dokumenty, zniknęła jego teczka, zniknęło wszystko. Natychmiast tego człowieka pochowano momentalnie, nie dopuszczono do udziału w śledztwie, nawet jego rodzonego brata, który jest bardzo znanym na Ukrainie prokuratorem, nie dopuszczono nikogo. Momentalnie zakryto tę sprawę. Peter Stech nie żyje, proszę Państwa, zmarł w marcu tego roku. Żebyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób działa Zakon Rycerzy Michała Archanioła. Wykupuje na przykład w Polsce mnóstwo nieruchomości. W Konstancinie, w Nałęczowie, w Kazimierzu nad Wisłą są właścicielami wielu willi poprzez podstawione spółki, które kontrolują. Wykupili wiele nieruchomości także w Zakopanem, w Tatrach, dlatego że tam jeździ wielu rosyjskich turystów, oni chcieli mieć nad nimi kontrolę. To jest ulubione miejsce Rosjan, jedno z ulubionych w Europie. Więc Zakon Rycerzy Michała Archanioła jest właścicielem wielu pensjonatów. Chcieli nawet wykupić kolejkę na Kasprowy Wielki Akwapark. Być może jeżeli jesteście Państwo w Zakopanem, to nawet nie wiecie, że jesteście w willi czy w pensjonacie, który należy do tego zakonu. Więc proszę Państwa, Andrzej Leper wszedł w bardzo niebezpieczne związki z tym zakonem. W jaki sposób to się stało, ja w tej książce bardzo szeroko opisuję. To były naprawdę bardzo niebezpieczne związki. Ja, gdy analizowałem jego życie, to pomyślałem sobie, że nie widziałem jeszcze nigdy takiego gąszczu, takich różnych, dziwnych relacji. Wydawało mi się, byłem o tym przekonany, podobnie Tomasz Budzyński, który z ramienia swojej funkcji miał gigantyczną wiedzę Andrzeju Leperze, z ramienia tego, czym się zajmował i co robił, że on się w tym miotał, on się chciał z tego w jakiś sposób wyrwać, on chciał przejąć nad tym w jakiś sposób kontrolę, chciał zagrać wabank, miał pewne materiały, miał pewną wiedzę. Tą wiedzę jednakowoż zdeponował w miejscu najgorszym z możliwych. Ja w swoich poprzednich książkach opisuję pewną historię. To, czego się dowiedziałem od Tomka, było dopełnieniem tej historii, ale jakże ważnym i kluczowym. Ja dopiero po dopełnieniu przez majora ABW, jego wiedzą, swojej wiedzy, zrozumiałem tak naprawdę cały ten mechanizm. Andrzej Leper miał jednego powiernika. Tym powiernikiem był były prokurator prokuratury apelacyjnej w Warszawie, a później znany mecenas warszawski mający kancelarię prawną naprzeciwko Belwederu, Ryszard Kuciński. W tej kancelarii pracowała m.in. córka Andrzeja Lepera, ale pracowały też córki kilku generałów WSI, m.in. generała Olejczyka i paru innych. To było takie dziwne miejsce. Ryszard Kuciński był powiernikiem tajemnic Lepera. Między innymi w rozmowie z Tomaszem Sakiewiczem Andrzej Leper mówił, że jest takie miejsce, w którym zdeponował i nagrania, i bardzo ważne dla niego materiały, które są gwarancją dla jego życia. A gdyby te materiały ujawnił, albo gdyby one dostały się w niepowołane ręce, to dopiero ziemia zatrzęsłaby się na dobre. I one są jakby gwarancją dla jego bezpieczeństwa. Chciał się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim, żeby o tym porozmawiać. Temu służyły rozmowy z Tomaszem Sakiewiczem. Do tego spotkania jednakowoż nie doszło. Niedługo później okazało się, znaczy Andrzej Leper się o tym nie dowiedział. Ja się o tym dowiedziałem
tak naprawdę kilka lat wcześniej. Bo może zrobię właśnie małą dygresję. Ryszard Kuciński, proszę Państwa, to było najgorsze miejsce, w którym Andrzej Leper mógł zdeponować takie materiały. Nie było gorszego. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, któremu Leper bezwzględnie ufał, był współpracownikiem Wojskowych Służb Informacyjnych. Innymi słowy, nie było gorszego miejsca dla schowania takich materiałów niż kancelaria Ryszarda Kucińskiego. Skąd o tym wiem? Bo dostawałem od niego materiały, od Kucińskiego, a dostawałem na polecenie mojego byłego informatora, który po latach okazał się koniem trojeńskim, teraz idzie na 4 lata do więzienia, bo w tym samym procesie, w którym ja zostałem uniewinniony, Lichocki został skazany na 4 lata do więzienia. Idzie, to jest wyrok prawomocny, nieodwołalny, ostateczny. Ja zostałem w tym procesie uniewinniony. Aleksander Lichocki ma iść do więzienia. Czeka na swoją kolejkę. Proszę Państwa, bo w Polsce trzeba poczekać trochę na kolejkę, aż się pójdzie do więzienia. Proszę Państwa, zanim to się stało, Lichocki próbował mnie i paru innych dziennikarzy rozgrywać. Taki to był świat, w którym podejmowało się różne gry. Czasami nam się udało kogoś rozegrać, czasami my byliśmy rozegrani jak dzieci. To drugie niestety zdarzało się częściej niż to pierwsze. Któregoś dnia, ja o tym piszę w swoich dwóch książkach wcześniejszych, Aleksander Lichocki do mnie dzwoni, mówi, że ma pewne bardzo ciekawe materiały, spotykamy się. On mówi o tym, że ma zdjęcia Kwaśniewskiego, a była to wiosna 2005 roku, gdy Kwaśniewski był prezydentem. Które to materiały pokazują, że Kwaśniewski jest kłamcą, bo on mówił wtedy, że nie widział nigdy na oczy Marka Duchnala, tego znanego lobbysty, który miał problemy prawne. Niemalże mówił, że nie wie, kto to jest. Oczywiście to przesadza, bo każdy wiedział, ale Kwaśniewski mówi, ja nie wiem w ogóle, o co chodzi, nie znam tego człowieka, nie widziałem się z nim. Lichocki mówi, że ma zdjęcia pokazujące, że oni byli w świetnej komitywie, ale jest jeden warunek, musimy opublikować w poniedziałek, a rozmawiamy w piątek. Jadę do Staszka Janeckiego i Marka Króla, wtedy pracowałem z tych tygodników Wprost. Zapada decyzja, jeżeli materiały są prawdziwe, nie znamy intencji tych ludzi, ale jeżeli się zdjęcia okażą niefałszywkami, to publikujemy je. Dlaczego nie? Pokażemy, że Kwaśniewski jest kłamcą. Decydujemy się zatem, jedziemy po te zdjęcia ze Staszkiem Janeckim do kogo? Do Ryszarda Kucińskiego, który był wtedy adwokatem Duchnala. On nam te zdjęcia daje na polecenie Lichockiego. My te zdjęcia publikujemy, Kwaśniewski o godzinie 10 zwołuje konferencję, mówi, nie pójdę do komisji sejmowej do spraw PKN Orlen. On miał tego dnia zeznawać, o 12 miało się to rozpocząć, gdzie miał zeznawać odpowiedzialnością karną. Jeszcze raz pewnie by go pytano o znajomość z Duchnalem, pewnie jeszcze raz by skłamał, że go nie zna. Gdyby te zdjęcia okazały się później, mógłby mieć naprawdę potężne problemy, bo to już nie były przelewki. Sejmowa komisja tu się zeznawała pod odpowiedzialnością karną, nawet prezydent mógłby mieć jakieś problemy. Jednakowoż do tego nie doszło, bo on zobaczył nasze zdjęcia, które opublikowaliśmy, jego i Duchnala, i zrozumiał, że nie wolno mu iść na tą komisję i nie poszedł. Powiedział, po co mam tam iść, zaśpiewać, zatańczyć, ja tam nie pójdę. Wielu dziennikarzy zastanawiało się, o co chodzi, myśmy się zastanawiali, dlaczego nas w taki okrągły sposób rozegrano, jak dzieci. Nasz materiał, którym chcieliśmy pokazać Kwaśniewskiego kłamcę, okazał się dla niego ostrzeżeniem. Niechcący, bez swojej wiedzy, woli, świadomości, uratowaliśmy mu skórę. Rozegrano nas po prostu jak amatorów. Proszę Państwa, mówię o tym w kontekście Ryszarda Kucińskiego, bo to dzięki Ryszardowi Kucińskiemu dostaliśmy te zdjęcia. Stąd wiem, dostałem zresztą od niego również inne materiały, stąd wiem, że Ryszard Kuciński był wykonawcą wszystkich poleceń takich ludzi jak Aleksander Lichocki. Był z nimi w wielkiej komitywie. Innymi słowy, Andrzej Leper, deponując materiały, nagrania, inne materiały, które mogły wysadzić pół polskiej sceny politycznej, nie mógł sobie znaleźć gorszego miejsca niż to miejsce, które sobie znalazł. Mimo to, jeszcze dziś można pokazać prawdę. Można pokazać wiele postaci na bazie pewnych materiałów, do których ma dostęp, ale jest to wiedza tajna, opatrzona klauzulą najwyższej tajności, Tomasz Budzyński. Potrzeba tylko jednego, by uruchomić pierwszy kamień, który spowoduje lawinę. My wierzymy, że ta książka będzie takim kamieniem, bo zamieszczamy w niej tak dużo dowodów, że Andrzej Leper został zamordowany, że dla każdego, kto ma oczy, nie potrzeba więcej dowodów, żeby to śledztwo wszcząć od początku. Składane są zresztą wnioski przez wiele osób. My także złożyliśmy wniosek do prokuratury, żeby wszcząć to śledztwo od początku. Jeżeli Tomasz Budzyński zostanie wezwany, to wtedy zobaczycie Państwo, że jest to początek wielkiej historii, która pokaże prawdę o wielu ludziach, najważniejszych ludziach w Polsce w III RP. O Donaldzie Tusku, o Waldemarze Pawlaku, o Leszku Millerze,
Wyobrażacie sobie Państwo taką piękną ławę oskarżonych, gdzie z jednej strony siedzi Komorowski, a z drugiej Tusk i Pawlak? Czy tak? To jest tak naprawdę wszystko w rękach rządzących, wszystko w rękach decydentów. Ja wierzę w to głęboko, że jesteśmy bardzo bliscy takiej sytuacji. Czy tak się stanie? No cóż, obserwujcie Państwo i zobaczymy, co będzie dalej.